Jakie znasz najbardziej inteligentne zwierzę? Dzisiaj to zwierzę widziałaś nie raz tu w Sopocie. Jest go dużo, naprawdę to może, dużo. To może być mewa? Co jeszcze widzieliśmy dzisiaj? Gołębie, ale to... No nie, gołębie poniżej mew. Latające szczury. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś zadaliśmy dorosłym pytania dla dzieci. Sponsorem tego odcinka jest Plezoterapii. Niektórzy z moich przyjaciół przez długi czas szukali terapeuty. Jest to nie lada wyzwanie. Niestety trudno jest znaleźć terapeutę, który w pełni Ciebie zrozumie. A dzięki Plezoterapii zrobisz to o wiele łatwiej. Wystarczy, że wypełnisz krótki test, algorytm pomoże znaleźć Ci specjalistę dopasowanego do Twoich potrzeb. Ich misja to sprawić, by terapia stała się dostępna i efektywna dla każdego. Korzystając z kodu promocyjnego MATURA30 otrzymasz 30% zniżki na swoją pierwszą sesję indywidualną lub sesję terapii par na platformie Plezo. Pamiętaj, że proszenie o pomoc to żaden wstyd. Chęć pomocy samemu sobie jest czymś, co należy dumnie pielęgnować. Więcej szczegółów znajdziesz na tej stronie albo w linku w opisie, a my lecimy dalej z odcinkiem. A Julio, powiedz mi jeszcze, ile jest minut w godzinie 20? W godzinie 20 ile jest minut? Godzina ma 60 minut, czyli w godzinie 20 będzie 80 minut. Pięknie, bardzo dobrze. Godzina 20, 180 minut. Ile jest minut w godzinie 20? O Jezu, nigdy tego nie potrafiłam. A ile godzina ma minut? 60. No. No to 120, tak? Nie. Ja jeszcze raz pytanie. Ile minut ma godzina 20? No 120. Rzodkiewka. RZODKIEWKA. Pięknie. RZODWKIA. RZODTKIEWKA. Jakie znasz najbardziej inteligentne zwierzę? Najbardziej inteligentne zwierzę. Myślę, że to jest człowiek. Na pewno? Należący do grupy ssaków. Tak, bardzo dobrze, to jest dobra odpowiedź, super. Wydaje mi się, że to jest delfin, dlatego że używa 20% swojego mózgu i używa echolokacji. Jakbym tak, strzelał, ma echolokację, to prawda. To właśnie bym strzelał właśnie delfina. Delfin. Coś jeszcze? Najinteligentniejszym zwierzęciem, jeżeli dobrze pamiętam, to był delfin, ale pewna nie jestem. Był delfiny? Delfiny? Teraz muszę przemyśleć to, co powiem. Dobra, delfiny, no. Małpy? W sensie... Jeszcze bardziej inteligentne. Czy powiem Ci tak, Karolina, dzisiaj to zwierzę widziałaś nie raz tu w Sopocie. Jest go dużo, naprawdę to może, dużo. To może być... mewa? Co jeszcze widzieliśmy dzisiaj? Gołębie, ale to... No to nie, gołębie poniżej mew. Latające szczury. No dobra, to powiem, że ośmiornica. Wydaje mi się, że słoń był najinteligentniejszym zwierzęciem. Szympanzę? Że jakieś... Najmądrzejszy szympans? No. Mój pies. Tak? No, border collie. Border collie. No, uważam osobiście, że psy są bardzo inteligentnymi zwierzęciami. Ale patrzmy, na wszystkie kontynenty. Jak się nazywa drzewo, na którym rosną żołędzie? Dąb. Dąb, bardzo dobrze. Żołędź? Nie wiem. A żołędź, żołędź? To na przykład masz kasztan, kasztan? Na czym rośnie kasztan? Na kasztanowcu. A żołędź? No na pewno nie na żołędziowcu. Na żołędziowcu czy nie? Ty się po prostu kojarzysz w sposób jakiś zboczony. Nie, wydaje mi się na żołędziu, ale... No, jak twoja wiedza botaniczna? Słaba. Słaba? No, z biologii słabo. Sam z... To będzie głupie. Żołędziowiec? Nie. Żołędziowiec? Nie. Żołądź. Drzewo żołędne? Nie wiem. Drzewo żołędne. No, okej, dobra. Dobra? Żołądź. Dobra? Strzelaj. Strzelmy. Bóg? Żołądź? Żołądź, żołądź, czyli kasztan rośnie na kasztanie? Nie. Na buku rosną buki? Nie. I kasztany na czym rosną? Na kasztanowcu. To na czym rosną żołędzie? Na żołędziowcu na... Żołędzie? No, no, no. Orzech. Orzech? A na orzechu nie rosną może orzechy? A żołądź to orzech. Ile wierzchołków ma ośmiokąt? Czekaj. No, 8. 8, bardzo dobrze. Raz, dwa, 9. 16? Nie. 16? Nie, 64 powiem. 64, dobra. A ile wierzchołków ma czworokąt, na przykład kwadrat? Ile wierzchołków? 16. 4? Nie. 16? 16. To jest prostokąt, no. Tak? Ile ma wierzchołków?
pokaż. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. Cztery. Cztery. To ile może mieć wierzchołków? Ośmiokąt. Zobaczmy, żeby to by jeszcze było ba, 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 ba. To 8 do kwadratu, tak? Nie. To jest prostokąt. No. Można powiedzieć, no tak, ile on ma wierzchołków? No cztery. Cztery. A ile ma boków? Cztery. Cztery. Dobra, to ile ma ośmiokąt? 8 i 8, 16? No nie 8, jest ich więcej. 16. Nie? 12? Niedługo wydajemy swoją planszówkę, w której wy będziecie mogli się wcielić w rolę prowadzącego Matura to Bzdura. Zapiszcie się na stronie maturatobzdura.pl, aby starczyło planszówek właśnie dla was. A teraz wracamy do odcinka. Z jakiego zwierzęcia pochodzi wieprzowina? Ze świni. A słonina? Też. Też. Bardzo dobrze, super. Wieprzowina pochodzi z byka. A wieprzowina z? Z krowy chyba. Z krowy. A tak skąd jest? A skąd jest? Tak było w Minecrafcie? Szczerze mówiąc, mało grałem, więc coś tutaj Minecraft widzę nie ogarnia. Też przepytam Minecrafta w następnym odcinku. A słonina? To jest mięso bardzo słone. Z czego jest słonina? Czy to było w Minecrafcie? Słonina. Ciśnie się na usta odpowiedź słonia, ale... To słonina jest ze słonia, czy nie ze słonia? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak, nie, upraszczam ci to. No tak, no. Jest ze słonia. Powiedzmy. Powiedzmy. A słonina? Ze słonia. Nie, nie ze słonia. No to z czego? Jak nie ze słonia? No ze słonia to było. Nie. Jakiego? Afrykańskiego, indyjskiego, który ci bardziej smakuje? Nie jadłem, więc nie. Nie jadłeś. Słoniny nie jadłeś nigdy? Nie, nie jadłem. Jak się mówi prawidłowo? Bukareszt czy Budapeszt? Bukareszt to jest stolica Rumunii, a Budapeszt jest to stolica Węgier. Pięknie, bardzo fajnie. Tak i tak, to są państwa. Budapeszt to... no państwo chyba. I gdzie ono leży? W krajach tych arabskich, ale... Budapeszt. 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 I to jest stolica czego? Budapeszt jest stolicą... Izrael? Izrael. Izraela? Czyli? Chyba nie. Nie, 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 nie. To się chyba Jeruzalem albo Tel Awiw. Tel Awiw w takim razie? To są dwa różne państwa. Budapeszt to Holandia? Budapeszt w Rumunii, jest stolicą Rumunii. Gdzie ono leży? Gdzie ono leży? Gdzie ono leży? W Budapeszcie. To jest tak jak Meksyk, Meksyk, tak? To jest stolica i kraj jednocześnie. Bukareszt i Budapeszt, nie wiem w tym momencie, naprawdę. W tym momencie nie wiesz, tak? Nie wiem. A się śmiałaś z ludzi, gdy oglądałaś, ej, tak? Ej, naprawdę, to są tak proste pytania. No są. Okej, okay, no. Rozumiem, pisała komentarz pod każdym odcinkiem. Nie no, proste pytanie, ale ja rozumiem, że można się stresować. Ale mi tak serce bije, że to jest niemożliwe. A na jakim kontynencie leży Budapeszt? W Azji. W Azji? Ba. Która część Azji? Arabska część, tam południowa. Arabska raczej na pewno. Arabska. Bukareszt to nie jest stolica Budapesztu? Czym był Bukareszt? A to nie było państwo po prostu? A Bukareszt? Czechy? Słowacja? Nie, 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 nie. Bardziej na południe. Austria? Nie. Bukareszt Gruzji? Mhm. Bukareszt to bodajże Belgia, jeżeli się nie mylę, ale mogę się mylić, ale to też jest jakieś miasto. Dobra, przeliteruj słowo statua. Dobra, no. S-T-A-T-U-A. Pięknie, bardzo dobrze. S-T-A-T-U-E-U-A. U-E-U-A. U-E-U-A. U. L. A. U. L. A. U. Ły. A. U. L. A. Ile to jest? 53 minus 71. No, minus 18. Tak mi się wydaje. Bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze, super, świetnie. Minus 22. Minus 22. Minus 22. Minus 22. Minus 22. Minus 19. 14. Minus 11. Minus 16. Minus 12. Nie. Dobra. 21. Nie wiem, teraz już głupieję. 21, 22, nie, minus, nie. Minus 21, nie. Minus 23. Czym są kijanki? Kijanki to są stadia larwalne u żabki. Bardzo dobrze, tak. Bardzo dobrze. To nie są żaby, to są rybki, takie małe rybki. Takie rzeczy do pracy w ogródku, coś, może coś, coś to jest coś do młotku, coś takiego może. Są owady. Jak się mówi poprawnie, Igorze, spółgłoska czy samogłoska? No to są dwie oddzielne to, rzeczy. Co to jest? Wytłumacz mi, jedno i drugie. Samogłoska na przykład to są litery A, które nie mają brzmienia tak jak na przykład K, K i Y, tak? Na przykład słyszymy i mówimy. Czyli Y to? Y samogłoska. Tak jest, bardzo dobrze.
Tak, ale no, podaj mi przykłady trzech no, tylko że zdajesz maturę z polskiego w maju, chcę ci przypomnieć. Zdajesz maturę w maju z polskiego, która jest obowiązkowa. Masz pewnie jakąś jeszcze próbną, to nie wiem kiedy, w listopadzie pewnie, co? Przykład... W listopadzie? Nie wiem. Przykład z półgłoski, poproszę. Jesteś w Wilnie, w jakim kraju się znajdujesz? W Wilnie? Tak. Na Litwie. W jakim kraju się znajduję? W Polsce. Polska? Nie, nie, dobra. To Polska czy Ukraina? Jest, ale głupia wyjdę. Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Na Białorusi. Czechy. W Wilnie? We Włoszech? Bo w Rosji. Nie, ale niedaleko bym powiedział. W Ukrainie? Może w Polsce? Lecimy. To 3-latki rozwiązują to zadanie. Trzymasz to na odwrót i jest to 87. Dobry jest. Super, rewelacja. To na bank będzie na maturze. Okej, mamy tutaj kilka liczb. 16, 06, 68, 88. Kurde, jest jakieś szukanie zależności w drugą stronę. Jest dużo łatwiejsza zależność niż ci się wydaje. 89? Nie. To tak ci podpowiem. Nie mam pojęcia. Jeśli obejrzałeś odcinek do końca, napisz koniecznie w komentarzu. Będę grał w planszówkę Matura to bzdura. I pamiętajcie, żebyś tam zapisać na stronie maturatobzdura.pl. Link w opisie. Widzimy się co wtorek o 16:00.